To jest miejsce Kamilka. Także tu Kamilek ze mną pracował. Tutaj siedział na środku? Tak. Malutka klasa? Malutka, bo tylko jest 5 uczniów w klasie. To są dzieci z niepełnosprawnościami różnymi. I dodatkowo jeszcze mają sprzężenia, więc tutaj jest szczególna opieka. Tu nie da się czegoś nie zauważyć. Lubił swoje miejsce? Bardzo. Koledzy też go bardzo dobrze zaakceptowali, bawili się, opiekowali. No był najmłodszy w grupie. On był taki mocno ruchliwy, dynamiczny. Powiem panu, że nie bardzo mogę sobie z tymi emocjami właśnie radzić, bo to jest już trwa tydzień. A my naprawdę się mocno zżywamy ze swoimi dziećmi. Nie przypuszczałem, że może dojść do takiej tragedii. Nie wiem, czy to nagrywać, bo to są bardzo moje silne emocje. To cud, że Kamilek przeżył. Chłopiec był bity, przypalany papierosami, sadzany na gorącym piecu węglowym. Ledwo żywego Kamila znalazł jego biologiczny ojciec. Zapukałem do drzwi, ona otworzyła, ja się pytam, gdzie jest Kamil? Ona tam leży. No i weszłem do pokoju, zobaczyłem i zacząłem płakać. Kamil, Boże dziecko, co oni ci zrobili? I zacząłem ją wyzywać, bo mówię, dziewczyno, tu nie jest lekarz potrzebny, tu jest karetka potrzebna. Zobacz, jak on wygląda, on się ruszyć nie może, dziewczyno. Zobacz, co on jest, on nawet na oczy widzi. No i zaraz zadzwoniłem na pogotowie i zaraz przyjechała też policja od razu. No i później ci sanitariusze mówi, dzwoń po helikopter, albo Siemianowice Śląskie, albo Katowice. Twarz miał całą zmasakrowaną, rączki, nóżki. Te ciuchy to były, kurde, przyklejone, a nie spalone, no. Przyklejone do tego? No. To co to było za... I leżał przy piecu jeszcze na dodatek. Tak zwinięty jak śmieć, jakby pan, panie Marcinie, wyrzucił papierek na ulicę. Ja mówię, Boże, co wy robiliście? Konający chłopiec trafił na intensywną terapię. Miał poparzoną całą twarz, tułów, ręce i nogi, a także nieleczone złamania obu rączek i nogi, które zdaniem lekarzy mogły powstać nawet miesiąc wcześniej. Śledczy od razu ustalili, że za cierpienie Kamila odpowiada Dawid B., jego ojczym, który przyznał się, że oblewał dziecko wrzątkiem, przypalał piec węglowy, a także bił go i kopał po całym ciele. Dlaczego ten mężczyzna znęcał się nad tym chłopcem? W toku tego śledztwa ustalono, że podejrzany miał pretensje co do zachowania tego chłopca. Powiem szczerze, że takiej sprawy prokuratura okręgowa i podległe prokuratury od czasu, kiedy jestem rzecznikiem prasowym, nie prowadziły. Dawid B. usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz usiłowania zabójstwa. Mężczyzna już wcześniej był wielokrotnie karany, między innymi za kradzieże i rozboje. Zatrzymana została również biologiczna matka Kamila, Magda B., która przyglądała się, jak partner katował jej dziecko, ale nie reagowała. W prokuraturze zeznała, że nie udzieliła pomocy synowi, ponieważ bała się swojego męża. Wszystko, mówię, by było dobrze, gdyby nie było, mówię, tutaj Dawida. Ja was ostrzegałam, mówię, że on jest ćpa, ponieważ, wie pan, Dawid tutaj się wychował, tutaj mieszkał. Znamy go dobrze. Takie był... Taki nadpobudliwy, taki bardziej. Potrafił raz Magdzie zabrać 500 zł, ona była w ciąży, i sobie balować. I matka na tyle była zaślepiona i zakochana, że nie widziała, co on robi. I na pewno mu pozwalała, bo gdyby mu nie pozwalała, to jest policja od tego i w ogóle. To nie, to że ona się go bała, bo ona się go nie bała. Widziała, że tam może się urnął przez dupę. Kopater dostał, na włosy pociągnął. Ale nie spodziewałam się takich rzeczy. Nigdy. Nigdy, żeby na piec sadzał i ludzie, czworo ludzi w domu i nikt nie reagował. Nikt. Ale jak to możliwe, że pani nie słyszała tego? No ja nie słyszałam, bo tam jest ciągle hałas. One mordy darły na te dzieci, ja nie wiem. Oni w takim krągu żyli i nikomu nic nie powiedzieli.